Błyskać mu nie muszą. Kropka. Kropka. Pan Daniel prosi o przypomnienie raz jeszcze, kiedy pieszy, a kiedy kierowca ma pierwszeństwo na przejściu. Kiedy pieszy może wejść, kiedy kierowca ma się zatrzymać. To podstawa, a mało kto o tym wie. Hmm. No dobrze, spróbujmy. Więc uświadomcie sobie Państwo, że pieszy po pierwsze, to już mówiliśmy wcześniej, nie może wejść pod nadjeżdżający pojazd. Jeżeli pieszy jest na przejściu, postawił stopę na przejście, czyli jest już na przejściu, pojazd nie ma prawa wymusić na nim pierwszeństwa. Co to znaczy? To znaczy, że nie może tego pieszego zmusić do zwolnienia, przyspieszenia kroku lub zatrzymania. Więc jeżeli pieszy, mamy powiedzmy trzy pasy ruchu i my jedziemy prawym pasem. A pieszy wchodzi z naszej lewej strony, czyli ma do nas mniej więcej 8 metrów albo więcej, to jeżeli on wchodzi, to my wcale nie musimy gwałtownie hamować, żeby on przez to przejście przeszedł, bo jeżeli my przejedziemy ze szczególną ostrożnością, załóżmy prędkością 20-30 na godzinę, widząc tego pieszego, obserwując go, czyli zachowując szczególną ostrożność, to my nie wymuszamy, my wymuszamy na nim pierwszeństwa, bo on nie przyspiesza, nie zwalnia i nie zatrzymuje się pieszy też co jeszcze mogłem powiedzieć? No, no że nie ma że bezwzględnego i, pierwszeństwa, to trzeba powiedzieć, Na przejściu? Nie, tak, nie ma czegoś takiego, bo ja myślę, że wiele osób ciągle uważa, że jak tylko się zbliżają do przejścia, to po prostu mają prawo przejść i koniec. No ale to pani powiedziała, że nie mają bezwzględnego pierwszeństwa na przejściu. Jak są na przejściu, to nie, nie, mają. Nie, no, przepraszam, przepraszam, przepraszam. Właśnie jak się, zbliżają, się Jak się zbliżają? Jak się zbliżają do przejścia, tak, to wtedy nie tak, mają tego to bezwzględnego. To wtedy nie, jest tak. nie mają pierwszeństwa. No, Oni są na chodniku. Tak. Oni nie są jeszcze na przejściu dla pieszych. To nie jest Holandia, nie są Niemcy, jesteśmy w Polsce. No dobrze, to pan Łukasz. A co w przypadku, kiedy pieszy zrobi krok na pasy i cofnie się na chodnik? No to jest znowu na chodniku. Czyli nie jest na przejściu. Mhm. Mam to w kolejnych punktach, może przeczytam teraz te punkty, bo na przykład zabrania się pieszemu zwalniania kroku, zatrzymania się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko. Mhm. Z tego punktu wynika, że pieszy ma prawo zawracać na przejściu dla pieszych. Czyli my, wjeżdżając na przejście dla pieszych, musimy zachować szczególną ostrożność, bo pieszy załóżmy wszedł sobie na przejście, przeszedł pół pasa. Tak. Naszego, tego dla pojazdów, i coś nie sobie Kurczę, jeszcze ser miałem kupić. Tak. Zawraca na tym przejściu i ma do tego pełne prawo. Ale tak samo jak nie może zwalniać kroku mm -hmm. i zatrzymywać się bez Na przykład uzadniego... zawiązać but. Na przykład zawiązać buta nie może, prawda? Bo to jest nieuzasadniona przyczyna zatrzymania się na przejściu. Pieszy musi dynamicznie przez no, to przejście przejść. Dynamicznie. To jest słowo klucz. No przecież piesi no, nie przechodzą dynamicznie w dużej części. No często się snują, często, często tak sobie spacerują, często jeszcze z takim specjalnym wzrokiem pogardliwym na kierowców patrzą. Ja stój sobie, ja będę sobie teraz szedł, bo jestem na przejściu. Powolutku, właśnie. Tak. Nóżka za nóżką. No ale w przepisach nigdzie nie mówi, że mamy przechodzić dynamicznie i tak dalej, i tak dalej. Nie, to wy, wynikać powinno z naszej, jak gdyby, takiego obowiązku mógłbym powiedzieć patriotycznego. Mm -hmm. No dobrze, to mówimy o...